Jest takie powiedzenie w sporcie, że tak ci oceniałem jak twój ostatni mecz. Ostatni mecz zwycięski po ciężkim tiebreaku. I jak ocenisz to spotkanie i jak ocenisz turniej? Ale zacznijmy od spotkania z Rosjankami. No tak, my podeszliśmy do tego spotkania bardzo zmobilizowani. Ja myślę, że chyba cały ten turniej ostatni to wyglądał tak, że w miarę ustabilizowaliśmy swoją grę, wychodziliśmy grać jak najlepiej. Myślę, że ta gra była dużo lepsza niż wyniki. Dobre dwa sety z Amerykankami, dobre dwa sety z Chinkami i dzisiaj ten mecz z Rosją na pewno niósł ze sobą troszkę też presji, bo to bardzo chcieliśmy, tak jak w każdym z tych turniejów, wygrać przynajmniej jedno spotkanie. No i cieszę się, że to się udało. Cieszę się, że dziewczyny zagrały myślę, że z należytą determinacją, ale też i z koncentracją i myślę też z takim dobrym czytaniem gry, jeżeli chodzi o taktykę, którą przygotowaliśmy. Czy w tych ostatnich dwóch spotkaniach, może nawet trzech, które rozegraliście na koniec Ligi Narodów, poznaliśmy bazę kadry, wokół której będziemy budować zespół na Mistrzostwa Europy? Ja już myślę, że tą bazę to poznaliśmy chyba gdzieś tam po trzecim turnieju. Te pierwsze trzy turnieje dawaliśmy sobie no szansę na eksperymenty, na to, żeby spróbować czegoś, czego no nie wiedzieliśmy, jak będzie funkcjonowało. Nie wszystko udało się sprawdzić, nie wszystko udało się zweryfikować. Ja przypomnę tylko, że my zaczęliśmy w pełnym składzie trenować 4 maja. 14 maja, czyli no raptem po 8-9 dniach treningowych, mieliśmy mecze z Bułgarią. Powiem szczerze, dziewczyny przyjechały w bardzo różnej dyspozycji. Przede wszystkim w bardzo różnej dyspozycji fizycznej. Nie można czegoś sprawdzać, jeżeli ktoś jest po prostu pozbawiony tej dyspozycji. Nie można sprawdzać ustawień, nie można sprawdzać nawet, jak te zawodniczki w boju się będą wyglądały. Natomiast no my mimo wszystko to próbowaliśmy robić. Ja próbowałem to robić i zmieniałem ten skład, rotowałem. Widzieliśmy różne skrzydłowe. Widzieliśmy na boisku dwie konfiguracje z dwoma, w zasadzie trzema atakującymi, to jest jedna. I tak jak dzisiaj z dwoma stricte przyjmującymi, no bo już taką Martyna Łukasik chyba na tym turnieju myślę już łatkę złapała, że w tym przyjęciu radzi sobie nieźle i z jedną atakującą. No nieobecność Malwiny była związana z tym, że z drobnym urazem, no i nie chcieliśmy absolutnie tutaj ryzykować. Ta dyspozycja dziewczyn, bardzo różna, no na pewno wpływała na to, co graliśmy na początku turnieju. Też to zamieszanie z rozgrywającymi, no kontuzja Marty Krajewskiej, gdzie no my też jeszcze w Szczyrku decydowaliśmy, czy Marta, czy właśnie Kasia Wenerska, która tu przyjechała, zdecydowaliśmy się na jedną z tych dziewczyn i jedną no, mieliśmy gdzieś tam w planie ogrywać, plus Julka Nowicka, która jest zawodniczką, tak jak już powiedziałem wcześniej, najbardziej ograną na arenie międzynarodowej z tych przyjmujących i wiadomo, po naukę dla perspektywy, dla przyszłości polskiej siatkówki wzięliśmy Martynę Łazowską, która no, zaraz po Lidze Narodów pojedzie na kadrę juniorek i będzie przygotowywała się do Mistrzostw Świata juniorek. To wszystko naprawdę no, spadło gdzieś tam na nas, dużo tych kłopotów, dużo zamieszania i nie startowaliśmy wszyscy z jednego poziomu.
trzeba to widzieć. Również te doświadczone dziewczyny naprawdę przyjechały, każda w innej dyspozycji. I po tych 9-10 dniach plus dwóch meczach z Bułgarią zostały nam raptem 3 dni treningowe i przystąpiliśmy do gry w Lidze Narodów. Ja chcę powiedzieć tak, wszystkie te reprezentacje, które widzieliśmy, z wyjątkiem reprezentacji Włoch, Serbii, które naprawdę miały tu młodzieżowe składy, ale bardzo mocne. Ja przypominam, odsyłam wszystkich do meczów naszych klubów w Pucharach Europy i te zawodniczki można było tam zobaczyć i można było widzieć i Alsmaier, która grała w Szwerinie i co robiła w meczach z Rzeszowem i Włoszki i Mingardi. Trzeba patrzeć z tej perspektywy i inne reprezentacje tak naprawdę to miały składy Konstanz. I ciężko się gra przeciwko reprezentacji, która nawet się spotkała też 10 dni, tak jak i my, przed Ligą Narodów, ale od 4, 5, 6, a nawet dłużej lat gra w tym samym składzie. To naprawdę jest ciężko walczyć z dziewczynami, gdzie większość tutaj naszych skrzydłowych jest praktycznie z 2000 rocznika. Nie jest łatwo. Graliśmy młodym składem, on nabierał doświadczenia, szlifował się gdzieś tam w tych bojach, naprawdę w trudnym turnieju, bo ten turniej oprócz aspektu fizycznego trudnego niósł ze sobą również ciężki aspekt mentalny, psychiczny i cieszę się po prostu, że mamy to za sobą. Jest wiele wniosków, jest wiele do zrobienia jeszcze. Cieszę się też, że wiemy nad czym pracować. Jest tych elementów bardzo dużo, ale ta liga nam dała odpowiedzi na wiele pytań. Przyznasz też odpowiedź na pytanie, czy będzie możliwe, żeby znowu Stysiak grała na przyjęciu, a Malwina Smażek na ataku, czy to już raczej taki układ wykluczony? Warunek tego, żeby te dwie dziewczyny grały ze sobą, to nie jest to, czy Magda będzie przyjmowała, czy nie. To nie jest dobranie drugiej skrzydłowej, czy dyspozycja gdzieś tam środkowych. To wszystko jest ważne, ale najważniejsze jest to, żeby Magda i Malwina były w 100% dyspozycji. Wtedy ta konfiguracja ma sens. Jeżeli nie są w najwyższej dyspozycji, wtedy ona niesie ze sobą duże ryzyko. My będziemy przygotowywać do Mistrzostw Europy te dwie konfiguracje, tak jak powiedziałem, tą, która na pewno jest łatwiej złożyć, czyli dwie przyjmujące i atakująca i mamy dwie dobre atakujące. Będziemy przede wszystkim pracować nad tym, żeby obie były w dobrej dyspozycji, w jak najwyższej. Musimy też tu uważać na zdrowie Malwiny. Zacznie ona ten okres już praktycznie od tego tygodnia będzie przechodziła taką terapię prowadzoną przez profesora Domżalskiego, którą mam nadzieję, że daje jej pewność taką zdrowotną i pewność siebie, jeżeli chodzi o boisko. Magda, myślę, że pokazała, bo w kilku meczach Magda grała na ataku, pokazała, że rzeczywiście gra się jej łatwiej i my po prostu to wszystko musimy wykorzystać. Być może, że dojdziemy do wniosku, że będziemy grać na dwie przyjmujące, a ten wariant, który stosowaliśmy kiedyś, będzie wariantem na przykład awaryjnym. Ale tak czy inaczej, my szukając ofensywy musimy być na te dwa warianty przygotowani. Plus jeszcze wiele innych rzeczy, które trzeba zrobić. Katarzyna Wenerska zostanie rozgrywającą, która będzie prowadzić grę jako ta wystawiająca podstawowa? Tak jak powiedziałem, chcę tu to troszeczkę tak wrócić do tego, co się działo w Szczyrku. W bardzo dobrej dyspozycji były dwie rozgrywające, Kasia Wenerska i Marta Krajewska. I tu się decydowaliśmy bardzo długo, biorąc wszystkie za, przeciw, obserwując dziewczyny na treningach,
na którą dziewczynę postawimy na Lidze Narodów. Natomiast no bardzo chciałem też doprowadzić do takiej pełnej używalności Julkę Nowicką, która też no nie przyjechała w pełni zdrowia i też miała duży deficyt i treningowy, i zdrowotny, plus jeszcze kontuzja, która się zdarzyła podczas tych przygotowań, która wyeliminowała ją na kilka dni. Miało to na pewno wpływ w tych trudnych meczach pod presją, przynajmniej w pierwszym turnieju. I teraz no, pod kątem, no, patrząc pod kątem tej kontuzji Marty Krajewskiej, która nam wypadła, której nawet nie mogliśmy pokazać, no, poza meczem z Bułgarią, gdzie zagrała bardzo dobre zawody, przypominam ten pierwszy mecz, gdzie się pokazała z dobrej strony i pokazała, że można na nią stawiać, no straciliśmy ją i później no niestety ten regulamin, który zabraniał ściągnięcia Kasi na pierwsze trzy turnieje, no spowodował, że to wszystko leżało na Julce i ona myślę, że wychodziła z tego coraz lepiej, coraz lepiej, coraz lepiej. Myślę, że w tej chwili już zupełnie inaczej się czuje i myślę, że te dwie rozgrywające naprawdę są godne uwagi i mogą prowadzić grę. Jeśli dobrze pamiętam, 4 lipca wznawiacie przygotowania już do Mistrzostw Europy. Czy pojawią się na zgrupowaniu w Szczyrku nowe postaci? Bardziej bym powiedział, że zawęzimy tą grupę, czyli ta grupa będzie jeszcze mniej liczna. Ja przypominam, że to, co widzieliśmy na Lidze Narodów, to widzieliśmy, tą 17, no z Martą 18 dziewcząt. Część jedzie na Mistrzostwa Świata Juniorek, ale ja chciałbym zacząć maksymalnie 15-16 osobową grupą, zgrupowanie w Szczyrku, tego się będę trzymał. Będą nowe na pewno twarze, ale to jeszcze mnie czekają rozmowy tutaj z dziewczynami, ale bardziej będzie to okrojenie składu niż rozszerzenie.